1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator mandatowy. Co na temat stawek sądzą jeleniogórzani i turyści odwiedzający nasze miasto? O to zapytaliśmy w programie Głos Ulicy. Zapraszamy. Ma pan jakieś zdanie na ten temat? Na temat tych nowych kwot mandatu i tak dalej, i tak dalej? No jest to dla mnie absurd. Generalnie absurd związany z tym, że kwota za mandat jest nieadekwatna do zarobków, do poborów, tak? No to, co było do tej pory, moim zdaniem było to, co jest odpowiednie, tak? I adekwatne, a teraz no jest to dla mnie paradoks. Był 500, jest 1500, a jeśli pani powtórzy taki, jeśli się to powtórzy, taka sytuacja w ciągu 2 lat od dostania pierwszego, to kwota wynosi 3000. Co pani myśli na temat tych kwot? No myślę, że to jest trochę za wysokie. Tak 1500 czy coś tam, jakby 500, no to jeszcze. 500 było. Aha, 500 było. No to 1000. Ale już więcej to już jest za dużo. Myśli pani, że... Co mówisz? To też za dużo. No tysiąc, też jest dużo. Chodź tutaj, mów ty. Nie, nic nie mówię. Tysiąc? Tak. Tysiąc dalej... też jest za dużo, mi się wydaje. No wiadomo, że trzeba ustąpić, trzeba uważać. Ja jestem za, no ale już takie mandaty, no to no za przekroczenie prędkości te widełki troszkę też się zmieniły, bo są też bardziej... Są wysoko. Tylko ja jeszcze nigdy nie zapłaciłam takiego mandatu, bo ja jeżdżę bardzo pomału. Wydaje mi się, że rzeczywiście dla niektórych te kwoty mogą być szokujące, ale być może przełoży się to na bezpieczeństwo na drodze, bo jednak tych wypadków mamy dość dużo i chyba te statystyki nam do tej pory inne formy nie pomagały, więc może ta forma odstraszy część kierowców przez po prostu łamanie przepisów i przez to ta ilość wypadków się zmniejszy. Sądzi pan, że podniesienie tych jakby progów i zwiększenie wysokości mandatów to dobry ruch? Moim zdaniem dobry ruch. Ja dużo jeździłem jeszcze niedawno po Polsce i tak parę tysięcy kilometrów miesięcznie robiłem. I to, co się działo na drogach, dalej dzieje, podejrzewam, bo taka jazda, powiedzmy, że 2 razy albo 3 razy większą prędkością, wyprzedzanie tam, gdzie w ogóle się nie powinno wyprzedzać. No w ogóle tam mnóstwo różnych takich absolutnie absurdalnych zachowań obserwowałem. Znaczy, no parę razy ratowałem życie temu facetowi, który jechał naprzeciwko na czołowe zderzenie ze mną, bo właśnie wyprzedzał tam, gdzie nie było miejsca na wyprzedzenie. No może trochę za wysokie. Za wysokie? Za dużo. Oczywiście. Mogą być mniejsze. Chociaż kierowcy powinni ostrożnie jeździć. Według przepisów. No 30 tysięcy to jest 30 tysięcy to jest naprawdę za dużo. Głupota. No już w sytuacji, kiedy no, sprawa trafi do sądu, jest taka graniczna. No, dobrze, no tak, to i tak za dużo. 30 tysięcy. Moim zdaniem. Gdyby ktoś nie wiedział, no to no, w sytuacji, kiedy pan na przykład nie ustąpi pieszemu na przejściu dla pieszych, kwota mandatu wynosi 1500 zł. Jeśli powtórzy się taka sytuacja w ciągu 2 następnych lat, to kwota mandatu wynosi 3000 już. No tak, ale jak mam właściwie odpowiedzieć na to? No, ja mam wpływ tylko na to przy następnych wyborach. No, na ten moment nie mam na to wpływu. A co państwo sądzą o nowym taryfikatorze mandatów? Jak zwykle, czekamy na opinię w komentarzach. To był Głos Ulicy.